Kamera cofania zamontowana z tyłu pojazdu pomaga wykonywać różne manewry, prezentując na ekranie centralnym obraz z obszaru z tyłu pojazdu. Kamera aktywuje się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu. Obraz zawiera stałe i ruchome linie pomocnicze. Stałe linie pomocnicze wyświetlają się w trzech kolorach, wskazując odległość przedmiotów od zderzaka. Zielony wskazuje odległość około 1 metra i 50 cm, żółty około 70 cm, a czerwony 30 cm. Po osiągnięciu czerwonej strefy użyj obrazu zderzaka do przeprowadzenia precyzyjnego manewru parkowania. Niebieskie ruchome linie pomocnicze wskazują tor jazdy i zmieniają się w zależności od kąta skrętu kierownicy. Linia pomocnicza przyczepy wskazuje tor jazdy zaczepu holowniczego pojazdu. Pozycja linii zależy od kąta skrętu kierownicy. Umożliwia to maksymalne zbliżenie do sprzęgu przyczepy. Jadąc do przodu na ekranie multimediów można wyświetlić widok przyczepy. Aby włączyć tę funkcję podczas holowania przyczepy, przejdź do sekcji Pojazd na ekranie multimediów Open Airlink i wybierz menu Kamera. Widok otoczenia z tyłu pojazdu wyświetla się na około 30 sekund. Niektóre ustawienia kamery cofania można dostosować na ekranie systemu multimediów. Po włączeniu biegu wstecznego i wyświetleniu obrazu z kamery cofania na ekranie centralnym, naciśnij przycisk ustawienia. W wyświetlonym oknie można dostosować jasność, kontrast i kolory obrazu oraz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie stałych i ruchomych linii pomocniczych oraz linii pomocniczych przyczepy. Do poprawnego działania systemu konieczne jest niezakłócone pole widzenia kamery. Nie może być zanieczyszczona ani pokryta błotem lub śniegiem. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Kamera nie pokazuje kompletnego obrazu otoczenia, dlatego zawsze należy zachowywać wzmożoną uwagę i ostrożność, starając się wykonywać manewr maksymalnie bezpiecznie.